Kolejny punkt: rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zadań priorytetowych na rok 2013 oraz korekty uchwały druk nr 250. Projekt nie był przygotowany na 10 dni przed sesją, dlatego również będziemy musieli go wprowadzić. Wprowadzamy druk nr 50. Głosujemy. Kto z pań i panów radnych? 250, przepraszam. 250. Kto z pań i panów radnych jest za wprowadzeniem tego druku pod obradę dzisiejszej sesji? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę. A więc teraz pochylamy się nad tym drukiem. Są dwa paragrafy. Pierwszy paragraf jest to rozdysponowanie rezerwy, która została do rozdysponowania z naszych priorytetów. Jest to kwota 6500 i zarząd proponuje, aby to było zadanie pod nazwą Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1, dofinansowanie wykonania światłowodu i monitoringu. Jak Państwo wiecie, to zadanie już od tamtego roku już praktycznie wisi. W tamtym roku nie udało się tego zrealizować w związku z tym, że Pan Prezydent jakby nie uruchomił w odpowiednim czasie tego zadania, mimo że wyraził zgodę. Były zawirowania tak duże, że w tym roku na moją prośbę Pani Dyrektor z Wydziału Edukacji przeznaczyła środki z Wydziału Edukacji na to, żeby to zadanie było zrealizowane. Nasze środki są potrzebne do tego, żeby planowaną przewieszkę, tak naprawdę przewieszkę światłowodu nad ulicą Obrońców Krzyża ułożyć po prostu pod powierzchnią ulicy Obrońców Krzyża i wydaje mi się, że to jest bardziej zasadne ze względu na to, że te wszystkie kable, które są nad ulicą, stwarzają pewnego rodzaju zagrożenie. Wydaje mi się, że dużo bezpieczniej prowadzi ten światłowód po prostu pod ulicą. I tutaj nasze środki sfinansują to przebicie, że tak powiem, pod ulicą Obrońców Krzyża oraz proszę zobaczyć, jest tutaj jeszcze i monitoringu, czyli dokładamy do tego jeszcze taki wyraz po to, żeby mieć szansę, że jeżeli coś zostanie, że można było dołożyć więcej kamer na ulików, który jest wykorzystywany, zresztą Państwo sami widzicie, wydaje mi się bardzo dobrze, przynajmniej widać, że tam przez cały czas coś się dzieje. A taka jest przecież rola terenów rekreacyjnych, żeby tam ludzie korzystali z tych terenów. Drugi temat jest związany z poprawką taką literową, gdzie po prostu pojawił się błąd, gdzie przy każdym z tych przedszkoli samorządowych była cyferka 11, a 12, przepraszam, a musimy tutaj inną, że tak powiem, numerację przyjąć. Także to jest taka korekta, żebyśmy tutaj literalnie byli. Okay. Otwieram dyskusję na ten temat. Proszę bardzo. Skoro nie ma pytań, to zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę. A więc stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 podjęła uchwałę w sprawie ustalenia zadań priorytetowych na rok 2013 oraz korekty